to się tak dobrze ogląda, to nie jest aż takie jakieś tam taki. Przepraszam, Andrzej Bugajski, goleniów.pl. A skąd u Pana zainteresowanie tą tematyką akurat? Bo kontakty polsko-węgierskie w latach wojny dopiero zaczynają być odkrywane przed Polakami, bo kiedyś one były przez wiele lat ukrywane, że no, było, że było taka przyjaźń pomiędzy narodami. No nie zupełnie się z Panem zgodzę, że była ukrywana, bo jednak... Ale mało się o tym mówiło. Książki o uchodźstwie polskim to powstawały już, się pierwsze pojawiły w latach, w końcu lat 60., 70., 80. No ale sprawa nie była może odpowiednio nagłośniona, to prawda. No dlaczego w moim przypadku? No tak jak powiedziałem, no mój teś był żołnierzem Polskiego Września, który przeżył wojnę dzięki Węgrom na Węgrzech. Wrócił z Węgierką, czyli ja miałem teściową Węgierkę. W związku z tym ja już w latach 60. wiele rzeczy jakby z domu wiedziałem, z opowieści bezpośrednich. No, kiedy zostałem właśnie z zawodu, jestem dziennikarzem, więc to była też od samego początku jedna z tematyk akurat węgierskich. Pierwszy reportaż, jaki w życiu napisałem, to Czardasz z Panną Młodą za opłatą się nazywał na początku lat 70. W gazecie zajmowałem się tematyką węgierską. No, byłem przez wiele lat później korespondentem polskiej prasy, Sztandar Młodych, później Życia Warszawy, Rzeczpospolitej. Także no, wiele lat pracowałem na Węgrzech i ta tematyka no, mnie mocno wciągnęła. No a dodatkowo tutaj już po powrocie z placówki, zresztą starałem się też, będąc ambasadorem, myślę, że sporo udało mi się zrobić. Mianowicie w 99 roku była akurat okrągła rocznica uchodźstwa. Także po raz pierwszy od wojny zorganizowaliśmy, nasza ambasada, takie ogólnowęgierskie obchody pod hasłem Pamiętamy i Dziękujemy, z udziałem prezydentów obu krajów, przewodniczących parlamentów, ministrów spraw zagranicznych. W 15 miejscowościach Węgier zorganizowaliśmy uroczystości takie rocznicowe. Osłoniliśmy kilka tablic wdzięczności w miejscach, gdzie były obozy. W ambasadzie węgierskiej, wtedy w obecności prezydenta Goensa, specjalnymi listami uhonorowaliśmy no, ponad 30 miast, gdzie były największe polskie obozy uchodźców. Także, no i ta historia Słowika mnie zupełnie ujęła. To spotkanie właśnie z Zimmermanem w 2001 roku, który przez pół roku był współpracownikiem Słowika. I oczywiście do tej pory była pewna, funkcjonowała wiedza o Słowiku jako dobrym organizatorze, opiekunie uchodźców. Natomiast Zimmerman, ten polski Żyd, który przeżył również dzięki Słowikowi, który no, chciał zrobić coś dla tego Słowika i przyjechał do Polski. I on właściwie odkrył przed nami, przede mną, ten fakt ratowania Żydów, o czym przez wiele lat nie chwaliliśmy się tym, nie mówiliśmy o tym. I takie rzeczy wtedy Zimmerman opowiadał, ja myślałem, że to jest starszy pan, fabułkuje, wymyśla, może jest to nieprawda. No ale wysłuchałem tego wszystkiego, Zimmerman wrócił do Hajfy swojej, gdzie po wojnie zamieszkał. Natomiast szczęśliwie żyła w Katowicach jeszcze córka Henryka Słowika, właśnie Krystyna, która potwierdziła wiele tych rzeczy, które jako 15-letnia panienka znalazła się na Węgrzech i była świadkiem wielu niezwykłych zdarzeń. Od niej pojechałem do córki Antala i tak zaczęła rosnąć historia zupełnie niezwykła i Słowika, i tej przyjaźni.
moim przekonaniu, takiej jednej z najbardziej niezwykłych przyjaźni męskich II wojny światowej, gdzie raz, że byli w spaleniu opiekunami, uratowali razem tyle tysięcy istnień ludzkich, tyle tysięcy Żydów. No i w końcu jeden za drugiego oddał życie. To jest zupełnie, mi się też przypomina ta historia jakby z ojcem Kolbe. No, też wystąpił z szeregu, oddał świadomie, że tak powiem, swoje życie, żeby uratować drugiego człowieka, trafił na ołtarze. No, Sławik, można powiedzieć, też bohatersko się zachował, bity, katowany, nie zdradził Sławika podczas przesłuchania na gestapo, dzięki czemu Antal przeżył, więc no myślę, że jest to niezwykła historia, dlatego od tylu lat no, staram się, robię co mogę, żeby wprowadzić no, Sławika do takiej możliwie największego obiegu publicznego, bo po prostu on na to zasługuje. O Sławiku zaczęło być głośno w Polsce tak naprawdę dopiero po liście z Schindlera. Kiedy pojawił się ten film, zaczęto mówić, że my mamy swojego bohatera narodowego, który był praktycznie bardziej zasłużony dla ratowania Żydów. No, lista Sławika jest 4 razy dłuższa jak lista Schindlera. Poza tym był zupełnie... Trudno tutaj różnicować i staram się unikać tego, bo oczywiście każdy sposób uratowania jest zasługuje na wdzięczność. No ale zupełnie inne warunki miał Schindler, który był przedsiębiorcą niemieckim. Inne miał możliwości Raoul Wallenberg, który stał się symbolem ratowania Żydów. Przyjechał do Budapesztu, tego samego Budapesztu, z paszportem dyplomatycznym, z furą pieniędzy, dzięki czemu mógł przekupywać i ratować Żydów węgierskich. Natomiast Sławik tego wszystkiego nie miał. Nie miał paszportu dyplomatycznego i robił to, bo uważał, że drugiemu człowiekowi trzeba pomóc, więc to z punktu widzenia moralnego no to jest wyjątkowych rzeczy dokonał, tak się zachowując. Powiedział, co mu za to grozi, a mimo wszystko nie zawahał się i ratował. No, był wyjątkowym opiekunem uchodźców, uratował tyle tysięcy Żydów, oddał życie, można powiedzieć, za drugiego człowieka. No, czy można coś zrobić więcej? Chyba nie. Więc po prostu ta postać no jest niezwykła zupełnie i zasługuje na jak najszersze upowszechnienie o nim wiedzy. No dlatego też od wielu lat no udało się, że otrzymał odznaczenia nasze najwyższe państwowe i również Antal, że pojawiły się pomniki, no najpierw w Katowicach pierwszy powstał Sławika i Antala. 2 lata temu właśnie w Warszawie również Sławika i Antala w ubiegłym roku identyczny, właśnie taki jak w Warszawie odsłoniliśmy w Budapeszcie. No, jeżdżę po kraju, upowszechniam, żałuję, że tylko tyle jest tutaj Państwa na tym spotkaniu, ale każda osoba jest cenna i jestem Państwu bardzo wdzięczny, że przyszliście, że będziecie, mam nadzieję, upowszechniać wiedzę. Także dziękuję za każde spotkanie i panu Markowi, że Chabiorowi, który właśnie organizuje już kolejny raz tutaj te Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i zawsze tam już po raz trzeci o tym Sławiku w różnych miejscowościach i w Szczecinie, i pod Szczecinem, i w Stargardzie. Także dziękuję. Dziękuję. My dziękujemy tutaj za takie niestrudzone tak, popularyzowanie właśnie jednak mimo wszystko wielkiego udziału, bo to na pewno nie tylko Sławik, ale bardzo wielu Polaków uczestniczyło, bo przecież